Hej, 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 z tej strony Kuba. Nie zapomnijcie, że możecie słuchać naszego podcastu na Podbean oraz iTunes. Linki znajdziecie w opisie, jak i link do merchu. Kto by nie chciał takiej pięknej koszuleczki? Znam parę osób. Wiesz, jak masz czasem tak... Rano wstajesz sobie. No. Budzisz się tam... Wymagany jest ciebie, żeby akurat rano wstać. I... nie mam, nie wiem, o co chodzi. Nie rozumiem. No. I bierzesz... Wstajesz, pierwsze co robisz, to wyłączasz budzik na telefonie, telefon i tak wypada ci po prostu ładowarka, nie była włożona do końca. Okej. Okay. I widzisz takie, o, 20%. No i myślisz sobie, okej, okay. O, 20%, dobra, coś ogarnę w trakcie dnia. I nie ogarniasz tego. Nie ogarniasz tego w trakcie dnia i wyładowuje ci się telefon po prostu robiąc jakieś rzeczy. W tym momencie ci się wyładował? Nie, i teraz chciałem właśnie powiedzieć o analogicznej sytuacji, gdy budzisz się, ale to ty masz te 20% baterii. Myślisz sobie, a zrobię coś w ciągu dnia. Mam dzisiaj dużo zadań do zrobienia, ale coś ogarnę. I robisz... jedno. Jedno i mówisz, przepraszam, możemy to przełożyć wszystko inne. Tak, witajcie. Witajcie w tym epizodzie dwóch typów podcast w 111. Tak. Jest na tyle mało wymaga myślenia, że wystarczy jedną cyfrę zapamiętać. 111. Jakby samo to, że liczba przy tytule jest na tyle... Wow! It's 3 jedynki. Nie musimy już nic w podcaście. Nie, nic nie musimy. Jakby to jest... Nie musimy mówić. Ten epizod, który ma 3 jedynki w tytule. Wow. I wow. Za ten zostanie zapamiętany. Nie wydarzy się w tym, mogę nic. Wam od razu powiedzieć, nic. Nie wydarzy się nic. Wy nic też nic nie róbcie w sumie. Odłóż tę szczotkę. Odłóż tę szczotkę. Odłóż tego mopa. Co? Słuchaj. Co ty myślisz, że trzeba sprzątać? Zostaw ten odkurzacz, tak? Wiem, rozglądasz się teraz, myślisz, ale jak? Ja ci powiem, hej, wyjdź ze swoich ram, tak? Tak, wyjdź ze swoich ram. Może haras, chociaż... Raz wysyp śmieci na podłogę zamiast je odkurzać. Dawaj, zrób to. Zrób to teraz. Weź ten worek, wysyp te śmieci na podłogę. Tylko w 111 będzie okazja. Nigdy więcej tego prawdopodobnie nie polecimy. No, prawdopodobnie nie będzie już okazji. Nie będziesz miał już tej okazji. Czy chcesz przeżyć jakby... Czy chcesz zacznijmy chwili... hashtag. Zacznijmy hashtag na Instagramie. Okay, musi być chwytliwy. Na Instagramie. Hashtag. Kurde. Fuck. Dlatego nie robię w marketingu. Hashtag. O, bo to na pewno tak wygląda, że oni tak... Teraz mam pomysł. Wymyślmy hashtag i ta jedna osoba od razu 3 już opcje ma. Pusz. Podłoga... Hashtag podłoga. Definitywnie. Hashtag podłoga. To jest takie, no, ludzie tego używają. Kiedy widzisz to przypadkiem w trendach? Może ktoś się podpiąć. No. O, dokładnie. Przypadki to jest najlepsze. No. Że ktoś przypadkiem nie wie o tym, że bierze udział w kampanii. Dokładnie. I jak jest w trendach, to masz takie, to nie jest coś w stylu marka obuwia tak. Challenge. Tylko hashtag podłoga. Tylko hashtag podłoga, co myślisz, to może być? Wow, co się stało z podłogą? Podłoga jest cancelled? What the fuck? Więc czemu podłoga jest cancelowana? Więc dzisiaj jest ten dzień, kiedy nie musisz. Nie musisz się poddawać rytuałowi podłogowemu. Dokładnie. Wypierdol te śmieci hashtag na podłogę. Podłoga. Do it. Jak coś to nie jest. Naprawdę to nie mamy żadnych w planach lokowania. Tak. Nie wyskoczymy za tydzień wam z jakiegoś odkurza. Wow, to by było... A może wyskoczymy może jednak. Wyskoczymy, sorry. Zobaczymy nasze opcje, tak? Myślimy kilka maili. Tak. Ja ostatnio w ogóle myślałem o różnych komercyjnych projektach. Uh-huh. Tak. Ale może zanim to powiedzmy ludziom z Patronite'a, czemu jesteśmy tak późno. Tak, i też o... Tak, od razu odhaczymy klasyczny house cleaning. Tak, więc jeśli jesteś człowiekiem z Patronite'a, albo jesteś ogólnie człowiekiem. I mówisz tak, w piątek, jeden dzień przed, ja mówię, ej, sorry, okej, nie chciało mi się, nie, żartuję. Byliśmy turbo zajęci w tym tygodniu. Tak. Dwoma rzeczami. Jedną już widzicie w internecie, a drugą, hej, możecie... Kiedyś zobaczyć może. Kiedyś zobaczycie może. Tak. Nie no, w przyszłym tygodniu myślę. Tak. Myślę, że jak za tydzień będziemy już rozmawiać. Teraz bardzo się zaczynam pocić po plecach. Myślę, że jak za tydzień będziemy tutaj, to może będziemy mieli dużo różnych tematów do poruszenia.
No zobaczymy, kiedy będziemy nagrywać. Ale myślę, że może nie będzie tak, mieli, że... Nie będziemy że, mieli. Że tu będzie spokojnie, a w realu burza jest po prostu. Tak. Więc dlaczego? Dlaczego tak późno ten podcast został nagrany? No dlatego, że... Tak jak zapowiadaliśmy. Ostatnio właśnie zostało wrzucone 17 godzin kontentu. Tak, tak jak ostatnio sobie mówiliśmy, o, będziemy grali sesję RPG. Mm. W końcu ostatecznie graliśmy dwie sesje RPG, tak. Które z czego jedna trwała 7, a druga 9 godzin. I to wszystko jest na kanale godzin. Jacek z Dowóz Wideo. W tym momencie już druga jest część. I podobno... Znaczy, ja czuję, że po tym podcaście nie będę już miał głosu. A czemu? Możecie sprawdzić właśnie tam, bo wydaje mi się, że kawał dobrej roboty zrobiliśmy. Wszyscy tak, razem. Wszyscy razem udało nam się. Tak. Think we did it. Musicie to zobaczyć. Jeśli tak. Chcecie zobaczyć najlepszą makietę w historii... Świata. Po prostu ogólnie. Ale myślę, że... Ciekawe, czy jest jakaś sesja polska RPG nagrana w internecie? To nie. Miała lepszą Teraz makietę. Jest strzał po prostu stawów w dłoni. Zaraz ktoś napisze... Actually... Ale chętnie się dowiem. Wiadomo, że człowiek nie ma stawów tutaj. Tak, są chrząstki. Widać, że Kuba nie ma dłoni. A wiesz, że Kuba nie ma dłoni. Że to tylko powietrze tam robi taki dźwięk w tych... A wiesz, że oglądałem, jak pogromcy mitów sprawdzali, czy... Da się, nie wiem, co... Czy da się strzelić palcami 8 razy? Tak jak wiesz, kartkę można złożyć tylko 7 razy. Czy da się strzelić palcami 8 razy pod rząd? Adam i Jamie stoją w tym swoim studiu, wiesz, jest ta tablica i to wszystko porozwalane. Dłońmi, żeby naładować, bo Jamie, to się ładuje. Tak, Jamie stoi tak jak zawsze, po prostu jakby w bezruchu. Adam tak gestykuluje i tłumaczy. Czy da się strzelić palcami? I reklamy. Lokowanie. Cierpisz na osteoporozę? To był ostatni sezon Pogromców Mitów. Skończyły się pomysły. 111 odcinek Pogromców Mitów wyglądał właśnie tak. Tak. Czekaj, co ja mówię? Fakt. A, że makieta. No tak. pewnie była jakaś. Myślę, że... Zobaczymy. Tak, mam nadzieję. Tak. Może po naszej drugiej sesji RPG nie idźmy od razu w beef ze wszystkimi ludźmi, którzy... Ale nie, to nie jest beef, tylko ja jestem ciekawy, bo ja chciałbym zobaczyć także jakieś inne przykłady. Ja jestem tego. Po prostu ciekawy, więc... No. Ciekawe, czy w ogóle ktokolwiek robi to dobrze, tak jak my. Oczywiście to była czysta ciekawość. Wydaje się, że pod wieloma względami pewnie są robione lepiej niż nasze. Tak, ale hej... If you like the smrodek, come to the... Jacek znowu z wideo na YouTubie. Tak. Szkoda, że się nie rymowało jakoś, ale... No, niestety, dobra. No, już nas nie... No. A propos, bo ja myślę, że skoro już tak, tutaj filmy filmami na YouTubie, tutaj jakieś tam podkaściki sobie robisz. Jakieś, co to jest? Tak, jakieś streamiki. Słuchasz se jakieś... Słuchasz se i w ogóle tutaj jakieś gierki... To jakieś audycyjki w radiu. Nie zagospodarowaliśmy jeszcze niszy, która w sumie jest średnio niszą, tak zwanego masnych motywów. Masne motywy. Wiesz, takie trochę pato, ale nie takie, że naprawdę pato. Okay. Tak. Tylko bardziej takie, rozumiesz, takie... swojsko masne. I ja wymyśliłem coś. Ja wymyśliłem, jak połączyć dwie nisze. Bo wydaje mi się, że tak powstają najlepsze tak jakby pomysły. Tak najlepsze marki się tak rodzą, tak? Na przykład nie mam pomysłu żadnego, że dwie nisze zostały połączone. Mhm. Na przykład streetwear i bardzo niezdrowe jedzenie. Tak, albo... Ale to bardzo naturalnie się jakoś... Dwie bardzo niezdrowe rzeczy. Tak, jakby... Tak. Jakby dwa punkty konsumpcjonizmu, które sprowadzą ludzi
jakby na dół, nie? Tak. No i ja uznałem. Choroba ciała i ducha. Tak. Choroba ciała i ducha. Wow. Stanie w kolejce po nowy drop Supreme, chociaż nie wiem, czy to się jeszcze dzieje, bo Supreme nie wiem, czy jest jeszcze popularne. No to, to jest dokładnie to samo, co stanie w kolejce do tego Heart Attack Burger. Wiesz? I tak, yes, I want shit in brain. And my tummy. Shit in brain, my tummy and on me. Please, shit on me, Mr. Travis Scott. Can I resell your shit? Thank you. Dwie nisze, które zagospodarujemy. Mm. My będziemy producentami tylko, bo to trzeba mieć dziecko też. A, dobra. No. Trzeba mieć dziecko też. Kurwa mać. Chciałem, że czegoś brakuje. Okej. Okay. Chciałem zagospodarować niszę parentingową i właśnie masno niszę. I wymyśliłem pato-tato. Pato-tato! Który łączy jakby z jednej strony filmy parentingowe typowo, a z drugiej strony dalej mówi judupia. Wiesz co, wiesz, wystarczy jakby wejść z kamerą do pierwszych lepszych sąsiadów. Ale bo to właśnie się sprzeda, rozumiesz? No ja, to jest tak. To jest jak, jak kiepscy. Ej, to zupełnie jak u nas. Tylko, że śmieszne. Zupełnie jak u nas, tylko... Tam się śmieją, a Brian płacze. Nie wiem, dlaczego, nie wiem, dlaczego płacze w swoim pokoju ciągle. Pato tato. Pato tato. Wow. No, jakie mogą sobie chociaż wymyślić? Może to już może ktoś taki już istnieje, nie? Może mu robimy reklamę teraz. Znaczy, chciałbym powiedzieć od razu, że... Ale na pewno nie ma swojego podcastu, w którym najpierw powiedział, że taki ma pomysł. Więc jakby liczy się, jak wiadomo, prawnie najpierw kto co powie w podcaście. Dokładnie. Tak ma pierwszeństwo do patentów i konceptów. Spytać się, na jakie podstawie. Powiedzieliśmy to przed chwilą, więc od teraz to działa. Jakby to co zazębia się tak, że jeśli powiesz to w podcaście, to jest to prawdą. I my powiedzieliśmy... Jednocześnie tak, powiedziałem to w podcaście. Poproszę nieskończoność życzeń. Najpierw nieskończoność życzeń. Najpierw nieskończoność życzeń. I nie mogą mi nic zrobić. To jest paradoks, który mi spędzał... Może nie spędzał, ale zajmował bardzo dużo miejsca w mózgu i w czasie, że gdyby dało się trzy życzenia, to poprosiłbym o nieskończoność życzeń. I to było coś, co każdy myślał, ale mi to jakoś bardzo długo siedziało w głowie. Nie, ja też jakby ja śpię i sobie czasem myślę, jak sformułować życzenie, że nie został zrobiony w chuja. Mam takie, wiesz, myślę sobie nie o tych wszystkich. Nie właśnie, no ten dżin zawsze cię kurwa zrobi w chuja. No. To jest jego w naturze, zrobić cię w chuja. Więc zawsze to trzeba sformułować w taki sposób, żeby się nie dało. Co w sumie... Że na przykład mówisz, poproszę dżina, ale w abonamencie. Wydaje mi się, że jest taka nawet zabawa imprezowa. Albo gra... Oszukiwanie ludzi. Bo ja lubię na zabawę imprezową. Nie, ja miałam w tym alkoholu, jakby co. Nie, nic nie tam nie dorzuć. Nie. Podtrzymam. Zabawa. Podtrzymam, to oczywiście, podtrzymam drinka. Że najpierw wymyśla się jakieś życzenie, a później... Potrzyj szklankę zamiast tej lampy. Tak, że wymyśla się życzenie, a później inne osoby wymyślają, jak najlepiej je po prostu obrócić przeciwko tej osobie, która sobie życzy. Wow, to była dobra impreza. Musiała być bardzo dobra impreza. Nie, gdzieś spotkałem z tym konceptem. Wydaje się, że Jackbox jakiś albo coś takiego. A, że po prostu w komputerze. W komputerze. No, imprezy, rozumiesz. Ej, gra na komputer. No, tak, na imprezach taki właśnie zabawa. No, ale Jackbox jest najczęściej najlepszą częścią imprez. No tak. Bo się coś dzieje. Bo komputer... The computer is doing the thing for you, you know. You know, computer makes start. Funny and you only sick. A to jest idealne, bo masz tak, po prostu siedzisz i masz ten telefon, tak jakbyś miał normalnie na imprezie, tylko co jakiś czas masz... Zrób to i to, a ty, okej. I potem komputer jakby robi śmieszne z tego. I komputer robi, dobra, okej, możesz usiąść, odpocznij sobie. Okej, nie musisz wymyślać, się. Nie musisz kończyć, nie musisz puenty wymyślać. Ja to zrobię za komputer siebie. Komputer does the thing on ekran i wszyscy... Wow. No. Pato tato. Pato tato. Czy masz już pomysły jakieś na filmy? Nie, wymyśliłem koncept i uznałem, że już zrobiłem swoją część. Tak. Dobra, mój pierwszy. Na pewno musi być z porodu. W sensie nie, że film z porodu. Hey, you know, it's just. Bo jeszcze jedną niszę łączymy. Wiesz, zawsze, jeśli możesz o czymś pomyśleć, to jest taki fetysz. Więc... Nie, dobra, rozumiem. Chodzi o to, że przygotowany jak Truman Show, że już jest wybrane wcześniej. Wydaje mi się, że tak. No, musi być casting. Musi być casting, tak. Musi być casting. Casting na zasadzie, że już
para jest w ciąży, spodziewają się dziecka i musisz wybrać parę. I to jest trochę niebezpieczne, bo co, bo może się okazać, Że... Z jednej strony chcesz, żeby matka piła, a z drugiej, żeby nie piła za dużo. Chciałbyś jednak... nagrać więcej niż jeden odcinek. No sorry, więc... sorry. My musimy przenieść nagrania sezonu może 9 miesięcy. Wiesz co... Nie, dobra, nie róbmy żartów z aborcji, ale... Znaczy nie z aborcji, z poronienia. Hej, od razu odhaczyłem dwa złe, jakby naraz. Tak, już mamy ten. 111, tak jak mówiłem. Nie spodziewajcie się za dużo. Dobra. Ale ta nazwa, uff. Co? No fantastyczna nazwa jest tego epizodu. Najlepsza w historii. Pato, tato pewnie. Pewnie pato, tato. Więc... moim zdaniem musi być z porodu, bo to daje dużo możliwości. Mhm. Na przykład mój ojciec, nie że mój ojciec jest patotato, nie że był jakimś tam, wiesz. Mój ojciec po raz pierwszy próbował zrealizować ten pomysł. Nie, ale twoi rodzice nie mają jakichś szalonych opowieści z dnia porodu, bo mój ojciec ma. Tak mu się spieszyło, że chciał przeskoczyć. To już jest sprawa przedawniona, praktycznie. Okej. Okay. Praktycznie. Prawie. Powiedziałem w podcaście, więc prawda. Tak się spieszył, że chciał przeskoczyć. Jakby jak są tory tramwajowe, to chciał przeskoczyć jakby nie przejść przejściem, tylko przebiec przez tory, przeskoczyć przez tą barierkę. I rozdarł sobie na niej spodnie. Jezu. Hej, i to był dzień, kiedy się narodziłem. Jakby bardziej się nie da poetycko. Wszędzie historia typu, że jest, nie wiem, gdzieś jest w urzędzie taka wielka tablica, liczba mieszkańców i tak jest tam 23 no. I nagle 22, 23. No wiesz, tramwaj generalnie jechał. Tak. I to była ta opowieść. No i właśnie widzisz, i takie rzeczy się dzieją naprawdę. A co dopiero, jeśli trochę to podkręcić. Kurde. Na przykład pato tato może zrobić dużo rzeczy. Pato tato najebać mógłby, się na przykład. Pato tato mógłby zrobić challenge. W trakcie. Pato tato. Jem ostre chipsy aż do momentu, gdy urodzi się mój syn. Za każdym razem, gdy moja... pewnie nawet nie żona. Się odzywa. Jem jedną papryczkę chili. I on, nie, kocha, ja nigdy. Nie, i kochanie, proszę, ona zaczyna jeść z bólu. Kurwa, trzeba wpierdalać to chili. Sprawdzamy, jak mój nowonarodzony syn dajemy różne fasolki mojemu nowonarodzonemu synowi. Poród w basenie. Z kisielem? Pełnym kulek? Wow. W sumie poród w basenie jest po prostu porody w basenie z kisielem są w pewnym dziwne. Momencie. Są dziwne. Ej. Robimy slime? Ej, ale czy... Robimy basen pełen slime. O ja pierdolę. Robimy basen pełen czerwonego slime'a. O nie. Czy to jest tak, że jak dziecko... Przepraszam, w basenie... w sensie, jeśli ktoś teraz jadł to śniadanie. Czy jest tak, że jak dziecko się rodzi w basenie, to ona jak ono wylatuje do tej wody, to dostaje od razu buffa, bo od razu się uczy pływać. Dziecko umie pływać po narodzeniu. Tak, właśnie ten. I ma takie, że już nigdy nie zapomina. Ma takie... O, jakby wiesz, od razu okay. Unlocked, wiesz, to jest tak, plus. Wow! Masz... DLC. Generalnie masz pewną strategię, DLC tak? Do człowieka. Umiem pływać. Nie, po prostu sobie... Nadal, nie zapominam. Wybierasz sobie ten... Wybierasz sobie sposób spawnu. Tak. I masz z tego buffy i debuffy jakieś. W sumie, jaki debuff jest? Rodzenia się w basenie. Się urodziłeś w basenie. Twoja matka później opowiada przez resztę życia, jak urodziła cię w basenie. Tak, to prawda. I też przed. Przed tak. Twoimi urodzinami. Tak. Jakieś tak 10 lat pewnie. Na każdym spotkaniu rodzinnym jest rozmowa o tym, że urodziłeś się w basenie. I pokazuje zdjęcie, jak twój stary w czepku jest. W gogle. I z GoPro tym, wiesz, takim... I z tą rurką. Taką króciutką do nurkowania. W slipkach. Wyobraź sobie, że kobieta leży, wiesz, rodzi, jest ta pielęgniarka czy ktoś.
i twój stary po prostu w tych gaciach takich oczywiście kąpielówkach. Takie speedo. Aż takie za ceny, tak, za małe. Tak, że na zdjęciu po prostu nie widać ciebie, bo twój stary leży wyprostowany. Głowa ma twarz pod wodą i leży całym ciałem, wiesz, taką deskę robi, planking. Patrzy pod wodę w okularach i po prostu zasłania wszystkich. I widać tylko jego plecy i dupsko w tych speedo. Hej, to jest jedyne zdjęcie, które mamy z mojego porodu. Stary jest z tym Olympusem srebrnym, ale w taką zapakowany w tą torebkę. Nie, w torebkę plastikową na kanapki. I tak, i czeka po prostu na ten moment, żeby zrobić to, tą okładkę albumu do swojego albumu grunge'owego pierwszego. Hej. Czeka na ten odpowiedni moment. Tak, tak, czeka. I potem się orientuje, o nie, jak to... Widoczność jest o wiele mniejsza, niż się spodziewałem. Robić death metal? No, ale ma tak, hej. Może Nevermind to dziecko mi było trochę starsze. What? Kurde, pato tato. No, pato tato myślę, że powinien zostać zarezerwowany dla nas oczywiście. Myślę, film na przykład, gdy dziecko idzie po raz pierwszy do szkoły i ojciec idzie z nim. I ojciec krzyczy o maseczkach. Nie, o nie. Ojciec... Mówiłem ci, że już... Tak ojciec... Mówiłem, że już istnieje, tak myślałem. Ojciec agresywnie. O nie. Nagranie... Wyciekło nagranie z nowej dziwnej produkcji. No. Nie, ja nie oglądałem tych filmików. Ja widziałem, ale... Dla mnie to było takie... Well, uff. No. Uff, that's the nurkujący stary na porodzie materiał, że jakby second hand cringe do tego stopnia, że nawet nie chciałem. No. Nie chciałem tego oglądać. No, obejrzałem kawałek z takiej czystej ciekawości ludzkiej. Ale nie, po prostu tam jest tyle dzieci. Po prostu obejrzałeś 20. Tak, generalnie o co chodzi, po prostu jest nagranie, jak jakiś ojciec wchodzi do szkoły i mówi dzieciom, że zdjęły maseczki, bo to fake. I jakaś nauczycielka przechodzi i też do niej mówi, że oszukują ludzi. No i nie, jest po prostu dużo dzieci, które nie wiedzą za bardzo, jak reagować i mi strasznie jest szkoda ich. Tak, że po prostu jakiś stary, czyjś stary po prostu przychodzi i krzyczy na ciebie. Tak. I ty masz takie... No. No. Jakby, nie wiem, czy ktoś... Nie wiem, czy ja przeżyłem jakąś sytuację w stylu stary, czyjś krzyczy na dzieci. O kurde, to jest ciekawy temat. Shit. Ale i tak, no wyobraźcie sobie, że słyszycie historię, że jakaś mama przyszła do szkoły i nakrzyczała na nauczyciela, bo ktoś dostał jedynkę. Tylko i to? Tylko, że takie podkręcone 300%. Stary przychodzi i krzyczy, żeby zdjąć maseczki. Przejebane. Przejebane. Ale tam w ogóle to się z tego jakiś serial zrobił, telenowela. W sensie z tej sprawy. Bo to jakby... Przez to, że to oczywiście musiało być na platformie, na najważniejszej platformie, tak, do takich rzeczy, czyli facebook.com. I dosłownie jedyne filmy rzucone na Facebook to... Krzyczący starzy ludzie teraz. Tak, jedyne co ja widzę tam. Jest to też młodzi ludzie krzyczący, ale zawsze jest też stary gdzieś krzyczący na nich. Są to nowe... Facebook wprowadza nowy regulamin. Ja się oczywiście nie zgadzam. Zastrzegam sobie w pełni prawa do moich zdjęć, które ja postuję. Nie wyrażam zgody. Wklej to, jeśli chcesz wsunąć śledzika. Wklej to, jeśli oczywiście też akta 2 chcesz powstrzymać. Kurwa, w ogóle. Przepraszam, czy możemy... Sorry za dygresję. Czy możemy chwilę porozmawiać o tym? Znaczy, nie wiem, chyba po raz pierwszy... To jest dygresja podcast. Tak. Czy możemy porozmawiać o tym, jak nasza klasa wprowadziła śledzika... I umarła. Być po prostu jakby... Robię po prostu jak wallem, w ogóle? Wall na Facebooku to po prostu miał być. Okej. Okay. Wklejasz i od razu jest, wiesz, wyświetla na tym wallu. Wow, to było... I nazwali to kurwa śledzik. Tak jakby Facebook teraz wprowadził jakieś nowe po prostu nową funkcjonalność, nazwał to podkradator danych.
Znaczy, niestety jesteśmy teraz w sensie, że punkcie, mówisz, żebyśmy mieli... W sensie mówisz, że Facebook po prostu wprowadza nową funkcję, tak? No tak, o tak. Tylko, że w sumie jesteśmy wyświetla... w tym punkcie, żebyśmy mieli takie go figure i wow. Używamy tego i tak. No, więc... Wow, to... No, ale ten nazwa śledzik. No nie no, bo to miało być swojskie. Nie wiem, czy miało się kojarzyć ze śledziem takim. No chyba tak, bo już miało śledzika takiego w symbolu. Tak? Tak. Wow. No. Tam ktoś dostał podwyżkę. Przypominam się, że to jest ta sama platforma, pracę. Która miała eurogąbki. Tak, to prawda, prawda. I ten. Jeszcze były... Coś jeszcze było. O mój Boże. Nie pamiętam. Można było kupować reakcje. Można było serduszka. Dać tą... Można było dać naklejkę super tata, czy tam super mama, super Boże, kolega. No, ja chciałem prezent swojej crush dać, ale na szczęście usunąłem konto, zanim to zrobiłem. Uff. No. Tak. Ale kliknąłeś śledzi. Ja byłem tą osobą, która nikt wkleiła na śledziku, że tłumaczyłem, że to nie działa tak, że wkleisz na śledzika ten i ci usunie. Ja byłem ten już, hej, jestem na forach internetowych, tak? Tak, i potem założyłeś konto na Facebooku. I wpisałeś wszystkie swoje dane. Okej, okay. Ale ja przynajmniej wiem, jak to działa. Gościu, moje pierwsze konto na Facebooku zostało założone, żeby grać w Farmville. I nazywało się Rolnik Sam w Dolinie. I możliwe, konto się nazywało Rolnik Sam w Dolinie. I możliwe, że gdzieś tam jeszcze lewituję sobie na tym Facebooku. Z twoim pełnym adresem publicznym. Nie, ty nie, już nie było, pamiętasz hasła. To było prywatne. Tak, z moim teraźniejszym adresem, jak wiesz. Myślałem sobie, gdzie ja kiedyś będę mieszkać? Chciałbym tam mieszkać. Hej, to jest, jak powiesz w uniwersum, to się spełni. No. Ja grałem przez chwilę w Farmville też. No. Było takie wow, to jest, można grać w grę i ona trwa dłużej niż tak, jak wprawdzie, że z innymi możesz wchodzić w interakcję i to jest takie no, i potem się zorientowałem, że jakby nikt z moich znajomych chyba nie ma pojęcia, jak to działa, tylko każdy to klika i po prostu zapraszają cię do czegoś i to nic nie daje, ale oni cię dalej zapraszają i zablokowałem wszystko. Pamiętasz, gdy te wszystkie taktyki, które teraz używają gry mobilne i przeglądarkowe, żeby po prostu wycisnąć z ciebie swojego hazardowego mózgu jak najwięcej, kiedyś by dla ciebie, o, to jest nowe i świeże. Wow. O, fajnie, że muszę czekać 3 godziny, żeby zebrać wow, ale jak zapłacę 10 diamentów, które kosztują 500 zł, to mogę już teraz. Wow, to jest... No, nie no, wtedy to było takie o, jak w prawdziwym życiu się czeka i w ogóle, i to jest taka imitacja. W ogóle się nie myślało, że to jest zrobione po to, bo jakby nikomu przez myśl chyba nie przeszło kupowanie tych rzeczy za pieniądze. Nie, chyba, nie wiem, czy się dało wtedy. Nie wiem, czy w Polsce, było... tak. Czy złotówki w ogóle miały wartość taką, że można było coś kupić za nie. No, znaczy, oni tak nie dodawajmy w Polsce w ogóle opcji kupowania tych diamentów, bo się nie opłaca po prostu. Pamiętacie, że to były czasy, gdzie podłączenie karty w ogóle kredytowej w internecie było takim, jak to się robi? A i też było takie... Pamiętam, że... 20 tysięcy było historii o tym, że ktoś został okradziony. No. Nikt nie mówił o tym, że po prostu można kupić coś, że... Ej, możesz kupić ubranie, wiesz, jakby na przykład... Moja pierwsza rzecz kupiona na Allegro, jakby namówiłem moją mamę. To były dwie rzeczy kupiłem. Chyba już mówiłem o tym, może nie mówiłem. Mówiłem o jednej, możliwe. Zdalnie sterowany Tyrannosaurus Rex. Wow. I to wiesz, jak chodzą takie roboty. Znaczy, że nie chodzą. W sensie, że ma rolki ten i tak... No. No tak. I robi tak... Sz, sz, i się sz, porusza sz. 1 mm na godzinę. Tak, i co jakiś czas ten... Przechyla tego, tego morda jak Five Nights at Freddy's, tak przerażając, tak... I dźwięk taki... I się zamyka powoli. Wiesz, ten plik skompresowany do tego stopnia, że słyszysz bardziej komputer, na którym on został, wiesz, kompresowany. Tak. Niż dźwięk tego dinozaura. Tak, tak. I to była pierwsza rzecz, a druga to była kula plazmowa. No. Co dotykasz i się... Tak. I zawsze chciałem mieć, nigdy nie miałem. Zajebiste to było. Pamiętam, że to i lava lamp. To były dwie rzeczy, które miała moja taka koleżanka w podstawówce i ja miałem takie wow. I nigdy jakby nie uznałem, że to kupię, tylko zawsze miałem, albym to chciał mieć. I zapominałem, jak wychodziłem. Że jakby to było tylko tak, wow, to jest naprawdę fajne, chciałbym coś takiego mieć. No. I po prostu
centymetr za jej drzwiami. Mm. Miałem jak ten noworodek, co zapomina pływać, jak się pływa. Że po prostu nie mam pojęcia, nie pamiętam o istnieniu tej rzeczy już. Jezus Maria. Dotknąłeś kiedyś tej lampy? Lampy? Nie, lawa bo woli? Słyszałem, że nie można. Tak. Okazuje się, że lawa lamp jest to było, bardzo gorąca. Wiesz, co to było? Wow. No. Czekaj. Lampa, która ma w środku lawę, jest gorąca. No ja miałem takie... Oczywiście tam jest lawa. Tak, oczywiście lawa, tak. Nie, a ty tak... Właśnie chciałem wytłumaczyć. No musisz najpierw podłączyć do rury specjalnej z lawą. Tak jak światłowód doprowadzali kiedyś, jak w Polsce nie było. Tak teraz... Tak 15 lat wcześniej doprowadzali rury z lawą. Tak, w latach 60-tych, 70-tych było to bardzo popularne. Te rury lawowe. Ale wytłumacz, jak to działa ogólnie. Teraz tam jest światłowód, po prostu podmienili. Internet tam pływa. Tak. Płynie internet. No. Jak się wam zagrzewa, komputer, to dlatego. Czasem tam lawa została w rurach jeszcze. Jest jakby... tak jak można mieć za dużo ilości cholesterolu. No tak. Tak jak za dużo pobieracie plików, tak się zapycha rura lawowa. Rura lawowa. Więc dla tych, którzy nie wiedzą, jak działa lampa lawowa, bo to jest w sumie taka rzecz, że ja miałem zawsze, kurwa, jak to działa, jest pojebana technologia. I też jest ta grupa tych kilku tysięcy osób, która ma... Co? Jak to? Przecież nie było tego. Jakiś nowy trend na TikToku? A nie, wszystkie trendy na TikToku znam. Kurwa, może i są osoby, które nie wiedzą. Może być, stało. Mogą być ludzie. Lampa lawowa to jest takie coś, co stoi sobie. Taka pionowa lampa podłużna, w której, która jest podświetlona od dołu, jest w niej płyn i bąble, w środku takie bąble kolorowe się pływają. Więc w sposób, w jaki to działa, nie jestem pewien, co dokładnie jest w środku, a chyba jest to wosk. Nie wiem, to jest jakby hejter. Wiesz co? Gdybyśmy tylko mogli zrobić... To sprawdź, to ja od razu będę tłumaczył, jak to działa. Więc to od razu możemy potem porozmawiać o drugiej rzeczy, z której większość osób może nie kojarzyć, która jest młodsza, która też musimy sprawdzić, jak działa. Okej, więc no masz tą lampę lawową. To jest po prostu butelka taka, którą kładziesz na tej podstawce. W tej podstawce jest żarówka po prostu, która się nagrzewa. I ta żarówka się nagrzewa i nagrzewa tą wodę w tej butelce i przy okazji nagrzewa ten zakładam, że wosk. Mhm. Ale wyjaśnili. I to działa chyba w ten sposób, że teraz muszę sobie przypomnieć, czy to pływało na górze, czy na dole. Ale gdy to było na dole, ten wosk cały, no to jak on się nagrzewał, to zaczął płynąć do góry z jakiegoś powodu. To jest jakaś woskowa mikstura. Okej. Z czego po prostu jedna jest pokolorowana, a druga nie. Okej. Czyli to jest ten sam... Aha, czyli to nie jest woda, tylko też jakiś ten wosk. Jest napisane, the lamp consists of a bolus. Co to jest bolus? Bolus? Bolus. Of a special colored wax mixture inside a glass vessel. The remainder of which contains clear or... Aha, liquid jakiś, okej. Okay. Nie wiadomo. Czyli po prostu przezroczysty liquid jest. Nie wiadomo, co to jest. Nawet osoba, która zrobiła lava lamp pierwsza, nie ma pojęcia, co tam jest. Jest to po prostu się jakby się topi i robi takie, kurwa, bąble w tym płynie i to płynie na górę i później jak się ochładza, zakładam, na górze się ochładza, spływa znowu na dół. I tak cały czas. Jest w chuj gorące, można się poparzyć ostro tym, bo to się tak nagrzewa po prostu od tej żarówki. Trzeba bardzo ostrożnie z tym postępować. Stłukło mi się, skurwysyństwo. O kurwa, to jest podobno niebezpieczne w ogóle. Tak? Jak się stłucze. A. No lawa. Bo to jest dość chyba chemiczna rzecz, czy nie? Napisali, że to jest albo... O Jezu, dużo rzeczy. Uwaga. Przepis z 1968 roku. Patent amerykański zresztą. No. Już nie możemy opatentować niestety tego. Uran. Została stworzona. Najpierw były testy. Uran, ołów. W 45 robili testy. Potem jeszcze te 20 lat zajęło im doszlifowanie tego. Okej, patent na patent skład consisted of water and transparent, translucent or opaque mix of mineral oil, parafinowy wosk, carbon tetrachloride. Okej. Okej, co to jest carbon tetrachloride?
jakaś rzecz. I the clear water or mineral oil can optionally be colored with transparent dyes. Czyli no woda albo olej mineralny. Okej, okay, to ma sens, częścią... że on zastyga. No. Dobra. Okej. Okay. Huh. To w sumie nie jest takie groźne. Chyba, że wylejesz sobie na rękę akurat ten olej, kiedy jest rozgrzany. Mhm. No, wtedy może być groźne. Mm. Więc tajemnica lampy lawowej została rozwiązana jest, znaczy, jak większość rzeczy. Okej, okay, tetrachloraid na pewno jest niepalny, więc też jest jakby dobra rzecz. Uff. To jest jako feature tutaj wpisane, więc nie wiem, czy reszta jest taka... Hej, wiecie, mieliśmy parę takich dziwnych przypadków. A co z olejem? No właśnie. Jakby... Dobra, nie, bo im dłużej będę szedł w ten artykuł, tym głupsi będziemy się robili. W sensie, bo tu, no... To jest ten artykuł napisany przez tą jedną osobę, która stwierdziła, wiesz co... I'm getting to the bottom of this. Poświęcam swoje życie po prostu tej pierdolonej lampie lawowej, żeby odkryć co Jezu, robi. Ale... I zrobił to w dwa dni. Lampa to jest od 25 do 40 watów. I ogólnie tak przeważnie zajmuje 45 do 60 minut, żeby nagrzał się wosk na tyle, żeby zaczął pływać. Tak. Tyle to trwało? Mhm. Co za skam? Ja zawsze myślałem, że to ciągle pływa i tylko podłączasz. Nie. Czyli okej, czyli to łączy... Fajnie, bo to podgrzewa i podświetla. Czyli, wow, that's pretty wiesz co, Kuba, smart. Kuba, myślisz o tym w ten sposób. Twoja koleżanka specjalnie godzinę wcześniej włączała lampę lawy, gdy przychodziłeś. Damn, nie wiedziałem, że miałem szansę. Jak zwykle. Fuck. Tak, wiem, że jak zwykle. Wiem, że jak zwykle byłem ostatni, żeby się dowiedzieć. Fuck. Widzisz? Ale to coś znaczy. Czyli jeśli chcecie jeśli chcecie zaimponować komuś. Gdy idziesz na randkę z Tindera i lampa lawowa jest włączona, wiedz, że tej osobie zależy. Tak, tak. Albo zapomniała wyłączyć. Nie, ale to jest... Nie. Potem siedzisz ze znajomymi. Nie wiem, wysyła mi mieszane sygnały. W sensie z jednej strony mówi, że nie chce nic poważnego, z drugiej strony... Włącza lawową lampę godzinę przed moim przyjściem, żeby się nagrzała na nasze spotkanie. Jedna rzecz, o której nie mówię ci, jeśli chodzi o lampę lawową. Gdy jako osoba, która jest po prostu casualowym obserwerem lamp lawowych, a ja jako posiadacz lampy lawowej. Tak, mamy dwa doświadczenia. Tak, mogę się z tego podzielić tym, że gdy już dowiadujesz się, jak to mniej więcej działa jakby z obserwacji i wiesz... Się nie to, podoba. Jak ten... Nie, podoba się, okay. Tylko że masz takie... Za każdym razem, gdy jest włączona, 10% twojego mózgu jest poświęcone temu, że lampa lawowa jest włączona, nie zapomnij jej kurwa wyłączyć. Racja. I jakby... Więc masz ten chwilę relaksu, gdy na nią patrzysz, odwracasz wzrok na chwilę i wiesz co, może... Czyli lampa lawowa w tych 10% zmienia cię w starego, który przybiega w burzę i każe wyłączyć komputer. Tak, okay. Tak, absolutnie okay. Tak. Po prostu masz w głowie już 1000 scenariuszy, jak to może pójść źle. No, tak się rodzą paranoje. No bo dosłownie tak masz ten gwint z tą żarówką i nad tym masz płyn, który się cały czas nagrzewa. Tak. I dzięki temu jest fajny. Więc masz tak dzięki gorący... Jest fajny i kolorowy! Masz gorący olej, masz wodę nad tym, wiesz, nad tym gwintem. Lampa lawowa to jest jeden z tych przykładów, że ludzie sami się zniszczą. Że jakby ktoś uznał, że może to jest może się coś może stać, okej? Okay? Ale zobacz na te bąble. Jakby obczaj te bąble. No to od razu mam pomysł na fajny patent. Bezużyteczny, jest for free. LEDowa lampa lawowa. Nie, po prostu włączasz i nigdy się nie nagrzewa. Jest bezpieczna. Jest bezpieczna. Twój stary kupuje i mówi, bo jest bezpieczna. Jedyna lampa lawowa w tym domu. Okej, jeśli będziecie chcieli... Nie wiem. Będziecie chcieli... nie wiem. Skorzystać z niej, to... Zawsze można do mikrofalówki na chwilę. Stary, po prostu nasłuchał się, czego nie robić z lampą lawową, ale później wymyśla własne sposoby i tak, żeby w ogóle działała. Tak, więc lampa LEDowa lawowa, ale musisz ją podgrzać własnoręcznie najpierw. Bierzesz czajnik elektryczny. Taka woda, rustykalna. Wkładasz tą butelkę, no. Tak jakbyś, bo w ogóle jak się zdejmie tą górną... Musisz włożyć do gorącej wody ją. Tak, jak się zdejmie tą górną i dolną, no. To taką ozdobną część, no, to jest po prostu butelka dosłownie. Tak? No.
Czyli one są rozkładane. Tak, tak, okay. No bo wiesz, możesz... Albo jest lampa żarówkę, w środku, no tak, zapomniałem. Więc normalnie masz spód taki możesz jak w takim razie od różne żarówki tam włożyć. Tak, możesz. Mieszać kolory. Stary oczywiście wkłada energooszczędną. I na górze jest normalnie korek. Wiesz, taki po prostu jak od butelki. W sensie, nie korek, tylko ta, zakrętka. Więc to jest dosłownie butelka. No, naprawdę. To jest trochę, trochę brzmi niebezpiecznie. To był też taki moment dla mnie, gdzie jakby ta lampa LED straciła tym mistycyzmie, a zaczęła się robić, to jest rzecz. Wiesz, jakby to jest... Jak to? Czemu to jest... Wiesz, to jest pięć czemu minut... to jest rzecz, która musi działać jakoś? To jest 5 minut przeróbek od zrobienia koktajlu Mołotowa, jakby, nie? No. Hej, ostatnio protesty są. Pomyśl sobie, że wszyscy twoi koledzy z Antify przychodzą z koktajlem Mołotowa. Ale ty jesteś level wyżej. Przychodzisz z lampą lawową i po prostu odkręcasz i wkładasz jeszcze... Czekaj, co? Właśnie, nie możesz szmatki zwykłej włożyć do lampy lawowej. Czemu? Bo przyniosłeś lampę lawową, żeby użyć jej jako koktajlu Mołotowa. Kurwa. Czekaj, myślę o jeszcze jakichś takich gimmick rzeczach, które by się nadały jako taka szmatka. Wkładasz koszulkę z wyświetlaczem LED-owym, oscylatorem, który do audio muzyki się podnosi i obniża. Wiem, którą koszulkę. Bierzesz białą koszulkę, bierzesz sznurek, zawiązujesz, wkładasz do barwnika. Tie-dye. Tak, tie-dye. Z tego ten. No. Ale tak. Tej sytuacji z lat 70. Policjanci robiąc rajd na składki PiS-ów nie spodziewali się tego. Wow. Lampy lawowe jako Mołotowy razem Boże, z tym. To jak Jezu. To jak był ten, co FBI robiło rajd na tą sektę. No. Jedną. Jakby wiesz, w Ameryce rajd na sekty był co chwilę w tamtym czasie. Racja. A to było tak, była taka sytuacja, że ktoś się wygadał listonoszowi jakiemuś. Kurwa. Że szukali tego domu i okazało się, że on jest z tej sekty i po prostu powiedział im. I oni się przygotowali. I tam iluś zginęło funkcjonariuszy, bo jakieś akcje były. O Jezu, coś kojarzę. No, ale nie pamiętam. Nie było. To było to chyba, co wjeżdżali czołgiem w budynek. że uznali w pewnym momencie, wiesz co? Nie wchodźmy tam, po prostu sprawmy, żeby nie było gdzie wchodzić. Jest też rozwiązanie. No. Gdy policja może użyć tego czołgu. Oni tak, w końcu. Że to jest jak ten. To jest jak dropi ci bardzo rzadka rzecz ze skrzynki. Tak. Oni tak, w końcu. To idealna sytuacja. Jakby, wiesz, oni robili te treningi z tym czołgiem przez 20 lat i w końcu mogą go wykorzystać. Ten jeden czołg. Nie, prawda jest taka, że oni zawsze robią ten. Jak tylko jest jakiś dym, to oni już ten, dobra, dawaj się ten czołg. I on po prostu tak długo jedzie. 43 minuta. Dobra. Zapiszę sobie. Więc mówiliśmy o lampach. O lampach lawowych. I druga rzecz, która jest w sumie mi się kojarzy. Dzisiaj jest retro odcinek. Mimo, że jesteśmy obaj na czarno, jakoś tak smutno, to zakładamy te welurowe? Nie. Te takie szybkie kurtki fioletowo-niebiesko. Wszystkie kolory, które kojarzą się z wyświetlaczem komputera. Tak. Tym z 6 kolorami. Może i to welur, cholera. Nie wiem, ale tak czy siak. Naucz się 5 języków w jedną dobę śpiąc. Ostatnio rozmawialiśmy, bo rozmawialiśmy o czymś. Research. Idąc tutaj i przypomniało nam się, że istniały takie rzeczy. Jak słynne okulary, to było jakoś coś ze słońcem w ogóle w nazwie? Jakoś nie. Tak. Sita. Sita. A też nie było coś Solar, coś tam? Tak, też. O kurde. Może, nie wiem. Nie pamiętam. Albo już mi się mieszają reklamy, że wiesz, była reklama jakichś. Że była reklama tego i była reklama jakichś paneli słonecznych. I ja miałem takie, czy my żyjemy w przyszłości w tym momencie? Rzeczy, które musisz wiedzieć o Sicie. No. Nadal funkcjonuje. O nie, to niedobrze.
To niedobrze, bo nam nie zapłacili. Kolejna rzecz, którą musisz wiedzieć o Cicie. Już nie. Kurs hiszpański podstawowy kosztuje 1600 zł. Ja to muszę wygooglować. Zawsze chciałem mówić hiszpański. Nie, to nie jest prawda. Cita? Cita, tak. Cita. Przez S? Tak. Cita? Czy ty masz coś... Czy masz coś z tym wspólnego i nie chciałeś mi powiedzieć? Kosztuje tylko 1600 zł. Pani, zapraszam. Kurs angielski podstawowy. 9% off. 1899. What the fuck? I tu po prostu dostajesz okulary z jakimś pypkiem i bardzo dużo płyt. Czemu tam jest cała kolekcja płyt? Gdzie wkładasz tę płytę? Do odtwarzacza audio. Co? Do magnetofonu dosłownie. What? Dobra. Nie, czekaj. It's time. Chcesz wiedzieć, jak to działa? Czekaj. Powiedzieć. Do samodzielnej nauki metodą sita. Metoda sita. Metoda sita. Ty się masz przez sito po prostu. Metoda sitka. Zestaw składa się z urządzenia sita, słuchawek, podręczników oraz materiałów audio zawierających dialogi oraz wyselekcjonowane słowa i zwroty. Ukończenie kursu daje możliwość swobodnej komunikacji przy użyciu poprawnych zwrotów językowych w najczęściej spotykanych sytuacjach dnia codziennego. Myślisz, że te najczęściej spotykane sytuacje dnia codziennego się nie zmieniły też od lat 90? Że tam jest, są dokładnie te same sytuacje? I tak. Hello, I see. Oh, what a beautiful lava lamp. I ty to umiesz, tak? Nigdy w życiu tego nie użyję. Where can I find phone booth? Per favor. Per favor. Excuse me. Can I use phone from your home? Hello. I'm out of physical money to use phone booth. Can I use your phone at your house? O nie. Rzeczy, które jeszcze 10 lat temu byłyby akceptowalne. No. Przepraszam, czy mogę użyć państwa telefonu domowego? No. Wow. Teraz to brzmi... Jakby ktokolwiek powiedział o telefonie domowym, to było takie, co? W sensie, ja wiem, że ludzie używają dalej, ale... Tak, ale jednocześnie... Ale wiesz, dla naszego pokolenia to już jest takie, nikt nie... Znaczy, ci ludzie, co produkują telefony stacjonarne... Bo jeszcze, wiesz, masz do tego... Chociaż z drugiej strony Sita jeszcze funkcjonuje. Chcesz wiedzieć, jak działa Sita? 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 Tak. Okej, okay. Teraz wytłumaczę, jak działa Sita. Więc tak, Sita. Bo ja widziałem po prostu okulary, które są, nie wiem czemu, tak holo. W sensie jakby, no, one są zasłonięte. No tak. I one mają tak jakby mikrofon taki typu, że 12-latek wyzywa, że rucha twoją matkę w Modern Warfare. A wiesz, gdzie ten mikrofon idzie? Co on robi? Hej. On wchodzi do twojego nozdrza. No. Przepraszam. Co? Okej, teraz tłumaczę, jak działa okulary Sita. Co? Tak. Do nosa wkładasz mikrofon. Jakby pod nosem albo coś takiego. Bo... What the fuck? To nie możesz używać, jak na przykład jesteś chory. Sprzedaję wam sekret. Jak jesteś chory na przykład i masz katar. No nie, wtedy będzie utrudnione faktycznie. Sprzedaję wam sekret za 1600 zł. Sita to. Nie. Po pierwsze, jest to ten kurs tam języka, nie wiem jakiej wysokości. Więc faktycznie masz ten kurs języka, że tam jest ten i z tej strony ja dzisiaj razem... To ja, bajo-jajo. To ja, bajo-jajo, nauczymy się dzisiaj słówek. Bajo-jajo. To... Cały... bajo-jajo. Mówię, jak to działa. Jak odcinek Dextera z Omelette di Fromage, no. Tylko że budzisz się i tylko bajo-jajo mówisz. Całą noc do twojej głowy leci to. Gdy zapominasz przełączyć na CD na swoim odtwarzaczu w aucie. I siedzisz w tych okularach z tym w nosie. Bye. Wiesz, zasypiasz, nie masz świadomości już. Jest no. Bajo jajo. Albo co gorsze, że na przykład płyta NWA zostaje tam. I budzisz się i jesteś bardzo skancelowany wszędzie. Nieświadomy kompletnie.
Wiesz, no top no, 10 bo... najgorszych rzeczy do odsłuchiwania podczas kursu SITA. Pouczę się angielskiego i zapominasz, że w Walkmanie, czy tam gdzie kurwa, na czym, Discman. Na Discmanie została płyta, wiesz, 50 Cent. I po prostu budzisz się i nie wiem, odbierasz telefon od kogoś i nagle na Twitterze już cię nie ma. Już nie możesz. Nagle ludzie przychodzą pod twój dom. Tak. Więc teraz jak działa to okulary? Tak. Ta pierwsza część, no to słuchawki działa, jak się domyślasz, to słuchawki. Tak. Nie wiem, bo mikrofon powiedziałeś, że wkłada się do nosa, więc... To nie jest mikrofon. Okej. Okay. To wygląda jak mikrofon. Chyba, a może to jest mikrofon. Pompka z wodą. Generalnie. Tłuczę ci przy okazji. Tłuczę ci ten nos. Masz czyste drogi oddechowe i umiesz w hiszpański. I umiesz zamówić tapas. Te okulary, one sobie nie prześwitują. No ciemne, to się domyślam, to się domyślam. Bo w środku. Miałem nadzieję, że. W środku jakby... te okulary mają LEDy. A mam jakieś inne światełka. No. Wtedy, teraz pewnie LEDy, wtedy też pewnie LEDy. Nie jest jakaś technologia super. Wtedy miały żarówki. I było bardzo gorąco. Było bardzo gorąco. Jakby obok lawa lamp, to jest druga rzecz, którą trzeba było wyłączać. Jezu, jakbyś zaspał i... Ej, ale umiesz... No nic nie widzisz, to prawda, ale... I teraz te LEDy, no. One... O nie. Używając tego, że masz to w nosie... Ty oddychając, no. One świecą się w rytm twojego oddechu. To jest cały sekret tych okularów. Po co? Żeby cię wprowadzić w taki stan medytacji, ale jednocześnie mnie wydaje mi się zajebiste, żeby sobie kurwa zasnąć, ale... Ja bym miał... What? Bo to, ja bym zaczął myśleć, o nie, oddycham i bym zaczął myśleć, że oddycham. I bym musiał mechanicznie oddychać zamiast odruchowo. Bo by w rytm jakby tego... I tam próbują perito, perito. I ty... Ja. Zaczynasz myśleć o tym, jaki język leży w twoich ustach. Tak. Myślisz perito. Czekaj. Wszystkie słowa przestają brzmieć jak słowa. A to jest określenie na to. Ostatnio widziałem i zapomniałem już. Fakt. Ale wymyśliłem coś strasznie. Offensive? Co... Zapisz od razu też. Nie, aż tak. Co, dlaczego, jakby, jaki jest sukces tego? Bo to ma w środku te żarówki. Aha. I to cię oślepia. A jak wiadomo, jak tracisz jeden zmysł, to inne się wyostrzają. Sita to wymiana. Sita po prostu wypala ci oczy. Tracisz wzrok, przez co słuch i jakby w ogóle językowo się polepsza ci. Sita jak Morfeusz po prostu daje ci dwie te. Tak, masz wybór. Albo zostajesz w świecie, gdzie widzisz coś, albo potrafisz zamówić przystawki we Włoszech. Wybieraj. O kurwa mać. Jeden prosty sekret na polepszenie swojego słuchu. Masz problemy ze słuchem? I przychodzi za 1899 zł możesz już tak mieć. O kurwa mać. I myślę, czy teraz na przykład, czy ten do nosa też by na przykład nie pozbawiał węchu. O, widzisz. Czekaj, czy, bo ty powiedziałeś, że wiesz, jak to działa. Faza prototypowa, tak? Teraz jest bezpieczne. No, wziąłem ten pakiet bez okularów. To jest takie, wiesz, to jest, że dokupujesz, jak w Mango tyle zakupy. Kup teraz, a dostaniesz dodatkowo urządzenie do usunięcia wzroku twojego węchu. Bo to jest, wiesz, takie, bo to zawsze tam są takie bonusy typu, o, bierzeczka ziemniaków. Takie pomniejsze. No tak, że węch, węch nie, tak, jest, nie jest main jakby. Tam. Tak, i masz takie, nie wiem, 10% bonusu po prostu z tego. Bieraczka do ziemniaków gratis. Zadzwoń teraz! Ja się cały czas, kurwa, zastanawiam. Jakby... Ja się zastanawiam, czy to zadzwoń teraz w ogóle działało. Tak. Wydaje mi się, czy ciągle. Tylko, że to cały czas. No właśnie, bo to było to było non-stop. Znaczy, to było chyba w godzinach, kiedy to leciało. Tak? Tak. Ktoś tego pilnował? No wiesz, no, myślę, że to ma jakieś stałe te. Ja myślę, że to było tylko, żeby... Znaczy w godzinach, kiedy jest program. Nie, że akurat ta reklama, tylko, że program. Czyli na przykład rano, wiesz, kiedy ten blok. Mi się wydaje, że to była imitacja. Że to było jakby... Cały czas. Gdybyś zadzwonił w środku nocy, to bo oni tam nie wiedzą, czy na tym
kanale tam między tymi filmami erotycznymi, co nie widać nic w nich. Nie, ale to w sumie te ciały te mango. No. Nie, to absolutnie masz rację akurat pod ten względem. Że wydaje mi się, że to mogło być ustawione, że po prostu ciągle wszyscy to dostają. Znaczy, wiem, co się dzieje. To jest jak powiedzą. Jak ty powiesz, że... No i oglądam akurat teraz, to dostanę ten? On, tak, tak, oczywiście. I to pisuje cię do jednej tabelki, a nie drugiej po prostu. Dokładnie. No. Jeden prosty trik. Także. W następny raz, jak robicie zakupy gdzieś... Mango. Nie, gdziekolwiek. Jak robicie... Mówicie, oglądam akurat wasz program i 90% czasu... Jak to? Kartą czy gotówką. Ale 10% czasu... Dostaniecie obieraczkę do ziemniaków. Czy jest to warte? Czy zbiera pan żabsy? Ale... Bo mamy obieraczki do... obieraczki do paznokci, chciałem powiedzieć. Obieraczka do paznokci. No tak, Jezus, ale... Maria Chryste. To nie Panie. Miałem do końca? Co? Boże. Ścinam się na zero. Obieraczka do paznokci. Ścinam się na zero na paznokciach. I się wkurzałeś twoje paznokcie. Przechodzę... trudny czas w życiu teraz, muszę... W momencie... Znaczy... Przechodzę moją fazę Britney Spears w 2005, tylko że na dłoniach. I się wkurwiałeś twoje paznokcie, masz takie, nie chcę mi się obcinać. Generalnie jak ktoś traci paznokcie, ale później strasznie to twardnieje mu tutaj ta skóra. Wiem, ale to było, teraz zacząłem się zastanawiać nad tym konceptem i przepraszam wszystkich, że powiedziałem to. Ja już przeszedłem przez ten moment chwilowego szoku ja miałem takie, hej, wymyśliłem... gotowy eksplorować dalej ten pomysł. Hej, co można włożyć w to miejsce? Co można zamontować innego na paznokciach? Lava lamp. Myślę, że jak nie masz paznokci, to zwiększa ci się performance w pewnych kwestiach. Nieważne. Przejdźmy dalej. No okay. Wow, gdzie pójść? To jest tyle dróg, w którą stronę można pójść. Nie wiem, gdzie pójść. Zawrócić się. Słuchaj, chcesz o coś powiedzieć? Tak. Mhm. Dostaliśmy mail od Basi. Cześć typy. Jako, że w podcaście rzadko pojawia się temat miasta zrównoważonego. Jakiego? Co? Zrównoważonego. Miasto zrównoważone. Okej. Okay. Łódź najwyraźniej jest miastem zrównoważonym. W jaki sposób? Nie mam pojęcia. Łodzie są symetryczne. Nie wiem, ale to dość słaba nazwa. W sensie, wiesz, jak tam mają takie Chicago, to... Ha, wiesz, Detroit to Motor City. No wybaczcie, Łódź, ale nigdy... A Łódź? Średnie miasto. Wybaczcie, zwykłe. Wybaczcie, Łódź, ale Wrocław ma Krasnale i wypierdolone coś tramwaje. Więc... Dokładnie. Więc sorry. Co to znaczy zrównoważone miasto? Nie wiem. Może nie zrównoważone, może autokorekt. W takim sensie... O, przepraszam. Więc niezrównoważone miasto to Łódź, a zrównoważone miasto trzeba odkryć. To jest na pewno takie, o którym nigdy nie słyszałeś. Właśnie o tym właśnie myślę też. No, więc w sumie... Ale gdzieś tam jest zrównoważone miasto, które jakby... O którym nigdy nie słyszysz, bo najczęściej jak słyszysz o czymś, to bo jest skandal. No tak. Takie ale jednocześnie nie dzieje się tam... Nie ma tam jakichś kulturowych, jakichś bardzo ważnych... Bo to też by było w drugą stronę za bardzo. Za bardzo, zbyt zaangażowane. Zbyt zaangażowane. Zaangażowanie się jest znakiem słabości. Dokładnie. Musi być zrównoważone. Dokładnie. Okej, okay, więc no i ta Łódź. Let me hit you with that. Co jest, kurwa? Okej. Okay. Czemu? Nagle przeglądarka na portalu Dziennik Łódzki zaczęła mi muzykę odtwarzać. Okej, okay, Awantura o kształt stojaków na rowery w budżecie obywatelskim Łodzi. O nie. Kierowcom nie podoba się forma stojaków na rowery. Próbuję sobie wyobrazić, jak może wyglądać stojak na rowery, który przeszkadza. W sensie, dobra. Więcej. Jakikolwiek obraża. Oczywiście przeszkadza. Obraża. Tak, jeszcze obraża. Jest. Więc jaki może być kształt stojaka? W litery jebać kierowców. dziwny projekt. Znaczy, musimy przypomnieć o tym, że ogólnie właśnie, tak jak mówiłeś, samo to, że rowerzyści istnieją, jest obrazą dla kierowców. Tak. Więc tak. Oczywiście. Łódzcy rowerzyści zgłosili do budżetu obywatelskiego stojaki na rowery w kształcie... Łódzcy rowerzyści! Wszyscy trzej. Zrzeszeni Łódzcy rowerzyści. Unia rowerzystów łódzkich. Poszli razem, wiesz, tam pojechali sobie tymi rowerami. No. Zgłosili do budżetu obywatelskiego stojaki na rowery w kształcie samochodów. Kierowcy są tym oburzeni. Czekaj, okej. Okay. Pierwsze to tak. Czy to jest... Czy to jest jakby... Jak wygląda kształt samochodu? A to zdjęcie. Według nich. A, okej, okay. Czyli że jest jakby rama prostopadła do tego, jak rowery wkładasz. Tak. W
kształcie z takiego samochodu jak ze znaku drogowego. Tak, on tak jakby, i on wtedy zajmuje taką miejsce, gdzie normalne auto by zajęło jako miejsce parkingowe. Rozumiem. I get it. Że on zajmuje tyle, co samochód jeden zaparkowany. Dokładnie. But masz look, tam... ile naszych rowerów tu się mieści. Tak. Rowerowa Łódź złożyła do tegorocznego budżetu obywatelskiego Łodzi wnioski dwóch stojaków rowerowych w kształcie dobra, samochodu. Dobra, taki subtelny diss. No. Znaczy, subtelny. Znaczy, no taki subtelny, że jak ktoś idzie i tak nie pomyśli pierwsze, że no. U, tyle by zajął jeden samochód, a patrz ile rowerów się zmieściło. No, no, no. Ale jak tak przypadkiem but mu się rozwiąże i zacznie wiązać, tak okej. Okay. Tak. Znaczy jakby, że przy tym miejscu. Tak w tym miejscu. Zatrzymuje wszystkich znajomych, z tym idzie. Ej, 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 ej. Rozumiecie? Widzieliście, znacie Banksiego? Wow. Chwilę później, wow, Banksy przyjechał do Łodzi. Banksy przyjechał do Łodzi? Czy to autentyczny Banksy? I w tym momencie to jest tak wybucha. Nie, czy to autentyczny Banksy jakby nie kończy, nie zdąży kończyć? Snajper go zajmuje. Stojak cały zostaje ukradziony przez kogoś. Pałąki na rowerze ustawione mają być na te sylwetki auta, by pokazać, że na miejscu jednego samochodu można zaparkować aż 10 rowerów. Kierowcy są tym oburzeni. Nieformalna grupa... Kierowcy są oburzeni. Samochód jest za mały. Stojak został zrobiony w złej skali. Dokładnie. Nie, tam się zmieściło 20 rowerów. Nieformalna grupa LDZ zmotoryzowani. LDZ... O, jak na L coś się zaczyna, to już troszkę niedobrze, wiesz? Nie wiem, nie wiem. Ostatnio słabo z grupami na L w Polsce. LDZ zmotoryzowani łodzianie. LDZ plus... Nie, nie plus. Bez rowerzystów. Bez rowerzystów. LDZ minus. LDZ minus i minus oznacza wyjebanie rowerzystów w ogóle z ruchu ulicznego. Wysłała list do radnego Damiana Raczkowskiego, przewodniczącego Komisji do Spraw Budżetu Obywatelskiego. Domagały się całkowitego zablokowania projektu. Ich zdaniem to kontrowersyjny projekt uderzający w zmotoryzowanych. Damn. Przedstawiciel grupy Jarosław Kostrzewa jest zdania, że taki stojak to atak na kierowców. To zachęta do nienawiści do kierowców. Tak, to jest, to nie. Hej, są sprawy ważne i ważniejsze, jeśli chodzi o dyskryminację w tym kraju, okej? Okay? Doprowadza tylko do kolejnej awantury między użytkownikami dróg, wyjaśnia. Znaczy, ja rozumiem, że ktoś może powiedzieć tak, hej, to jest... Dziwnie upolitycznie, dziwne upolitycznienie, ale z drugiej strony takie, jakby... czemu cię, kurwa, to jest fakt. Jak, też jakby dosłownie... Ej, sorry, ale no. Jakby sprawdź w statystykach, okej? Okay? Dokładnie, jakby dosłownie, jakim typem człowieka trzeba być, żeby mieć problem z tym, że poruszanie się rowerem jest po prostu, mniej miejsca zajmuje. Jakby, a to jest fakt. No, znaczy, ja próbuję dalej zrozumieć, że ktoś powiedział... najpierw z czyjegoś mózgu się sformowała, a potem wyszła przez usta jakby sentencja, że ktoś uraża uczucia kierowców. To jest takie... Jakby... Ale w momencie, kiedy identyfikujesz się po prostu jako kierowca, też to jest ciekawe. No, słuchaj. Że masz tak... Nie, że jeździsz, słuchaj, prostu... nie, że jeździsz autem. Nie, jestem kierowcą. Jestem kierowcą i to uderza we mnie. Po prostu... To, przepraszam, ale brak przejścia dla pieszych w tym miejscu uderza w moje uczucia, jeśli chodzi o pieszego. Wiesz co, to była dobra analogia, bo Jarosław Kostrzewa dał swoją własną. Kostrzewa. Jego zdaniem tak samo piesi mogliby stawiać ławki w kształcie roweru, by pokazać, że rowery zajmują więcej miejsca niż ławka. To nie jest prawda. Nie wiem, rower zajmuje w ogóle... tyle samo miejsca, co ławka. Dodatkowo jakby... O co chodzi? W sensie, ale on wie, że na piechotę można dojść na przykład do środku parku, gdzie nie wiedziesz samochodem. Nie, no bo ogromnym problemem są na przykład korki powodowane przez rowery. Strasznie, no. Chociaż w ostatnim epizodzie kurwiliśmy na ludzi, co jadą no tak, chodnikiem. No, to prawda. Także tak. Jak coś widzicie, jesteśmy neutralni. Jesteśmy neutralni. Więc mam nadzieję, że piesi, LDZ, piesi łodzianie wniosą o budżet obywatelski, o stworzenie ławki. Po prostu ławki. I z tyłu będzie... Ławka, druga. Druga ławka? I co teraz? Co teraz? Checkmate. Nie, kierowcy na pewno. Dwie ławki. Mm. Dwie ławki naprzeciwko siebie i między nimi kolczatka taka na drodze. Tak, i nagle LDZ zmotoryzowani łodzianie idą znowu, wysyłają list do radnego.
Wiesz co, nie można tam teraz zaparkować, bo jest ławka. Dziękuję za użycie naszej analogii, ale jednocześnie... Sorry. Sorry, ale obraża to nas jako kierowców. Uderza to w nasze uczucia. Ja myślałem... Ponieważ miejsce w tym parku zostało właśnie zajęte bezpowrotnie. W ogóle... Ja byłem przekonany, że to jest kolejna akcja typu, wiesz, stojak był w złe kolory. A, no tak. No. No bo na przykład można analogię jakąś, że co stojak stoi, co stoi penis. Pewnie homoseksualny. Cholera jasna. Zapewne. Dlatego ja się... Zapewne homoseksualny penis jest odniesieniem do stania, a stojak, jak wiadomo, też tam stoi. Dlatego jak jadę przez sygnalizację świetlną, zamykam oczy. Nie dopatrzysz na te pierdolone kolory. Ej, jak patrzysz na słońce długo i potem zamykasz oczy, to widzisz takie... O nie. Wtedy biorę swój zestaw sita, tak? Odpalam sitę. I tak przeglądam te języki i mam takie... Do żadnego z tych krajów bym nie chciał jechać. Ale we Włoszech na pewno jest dużo gejów, to nie... Nie wiem czemu w ogóle. Znaczy, bo tak, taka a później, moda... A później, znaczy to mówisz publicznie, a później rozglądasz się, tak? I bierzesz rosyjski. A tam mogę jechać akurat. Ale jest jeszcze coś, jakaś wypowiedź na ten temat? Tak, ktoś się jest, odniósł do tego? Tak, ten radny, do który dostał list, Damian Raczkowski, zapewnia, że na pismo odpowie. Jego zdaniem projekt ten nie obraża kierowców. Byłby obraźliwy, gdyby ktoś napisał na przykład na stojaku: kierowcy trują mieszkańców. Jest trochę prawda. Ale, no bo on taki, wiesz, mogliśmy cię bardziej jeszcze obrazić. Tak, tak, tak. Jak coś, to potrafiłem jeszcze bardziej jakby powiedzieć prawdę. Tymczasem każdy może łatwo policzyć, ile rowerów mieści się na miejscu samochodu, mówi Raczkowski. Można. To obraża ludzi, co nie potrafią liczyć. O. Bo... To nieprawda, że każdy może policzyć. Jest dalej jeszcze, o Jezu, jest więcej dymów i do takich kurwa pojebanych. Wątpliwości miał bowiem, bo projekt został stwierdził, że jest ciekawy, edukacyjny projekt, ale został oddany do analizy, ponieważ wątpliwości miało bowiem Biuro Architekta Miasta. Urzędnicy stwierdzili, że wzoru stojaka z samochodem nie ma w obowiązującym katalogu mebli miejskich. Obowiązujący katalog mebli... Musieliby zainstalować moda. Obowiązujący katalog mebli miejskich. What the fuck? Aha, że... Ja chyba wiem, o co chodzi. Że chodzi o to, żeby one wszystkie były... Musieliby zamówić. No też. Ktoś musiałby zrobić. Pewnie by się nikt nie znalazł taki. Ale właśnie chętny do zrobienia czegoś. Teraz właśnie się okazuje, że projekt został odesłany do analizy. Wzór stojaka ma być rozpatrywany jeszcze raz jako instalacja artystyczna. No i git. Ale podoba mi się. Dowiedziałem się dzisiaj Mówiłem, że Banksy. Dowiedziałem się dzisiaj o obowiązującym katalogu mebli miejskich. No. I uważam, że jakby to jest taka rzecz, że mam w pierwszym takim momencie... Na przykład w Poznaniu jest normalnie. I w jakich obszarach? Jakie meble? O kurwa. Ławki. Co? Tu nic nie ma. Chodzi, wiesz co chodzi? W PDF-ie nic nie ma. Chodzi o to, Kuba, że masz te meble miejskie i dzięki temu podręcznikowi możesz ustalić, które są oficjalne, które nie. Które są kanoniczne. Kanoniczne. Kanoniczne meble miejskie. Kanoniczne meble. Na przykład... To jest fanfic. To jest fanfic straszny. Przykład niekanonicznego mebla to jest śmietnik przed restauracją. Wiesz, ten co zostawiał, jak wychodzisz z restauracji, wyrzucasz jeszcze śmieci i on należy do restauracji. To jest niekanoniczny mebel miejski. Okej, rozumiem. A kanonicznym meblem już miejskim będzie ten kosz na śmieci, co jest 2 metry dalej i jest nieopróżniany nigdy. Tak, niekanoniczny, ławka postawiona przed restauracją. Tak, w której można usiąść wygodnie. Kanoniczny, ławka z kolcami, żeby nikt nie mógł przypadkiem na niej spać i też siąść. Żeby nikt nie mógł dłużej niż 30 sekund na niej siedzieć. Tak, tak. Bo to jest oficjalne w katalogu, też jakby zmusza do aktywnego trybu życia. Zmusza do aktywnego trybu. Zmuszanie bezdomnych do aktywnego trybu życia. O nie. Wow. W sumie, czemu nie kupią sobie po prostu domu? Trochę brzmi jak strategia akurat tego, jak się miasta zajmują z bezdomnymi, więc... Mogli po prostu kupić dom, tak? Tym bardziej, kurwa, w obecnej sytuacji, że tak powiem, rynku mieszkaniowego, to ja się nie zdziwię, jak ludzie po prostu normalnie w pracy, na pensji niedługo będą bezdomni. Jakby... It's pretty wild. It's pretty wild. No, ale dobra, zamrocznie się zrobiło.
To jeszcze ten. Powiem, że już takie funkcjonują takie stojaki w Europie, w Rybniku, nie w Łodzi jeszcze. Tutaj się jeszcze kłócą, tak? Czyli widzisz, Rybnik jest stabilnym miastem. Rybnik jest stabilny. Ej, w sumie mało słyszę o Rybniku. Ja wiem tylko, że Kamil Szajch tam mieszkał. Średnio stabilnie. I mają ławki teraz. Jednak stabilnie. Stabilny. Jest balans zachowany, jest. Kamil Szajch zmienił imię i nazwisko. Jak to? Się nazywam Mike Oliston. I zaczął jeździć rowerem po Europie. I postawił, i tam są ławki teraz. Gościu, nie. On zobaczył ten stojak. On tak, i ma takie, wow. Ty faktycznie zajmujesz mnie miejsca. I pierwsze co to poszedł do urzędu zmienić imię i nazwisko. A drugie co zrobił kupił to... Rower. Drugie co zrobił to po prostu wjechał autem do rzeki. Nigdy więcej. Znaczy, dobra, inaczej. Najpierw wjechał autem do rzeki, potem zmienił nazwisko. Jesus. Tak, ja miałem parę notatek w ogóle takich jakichś typu wjazdy do rzeki. No, widzisz, zdarza się człowiekowi. O, wiem! A propos śmiesznych rzeczy typu interesujące przedmioty codziennego użytku wykonane inaczej. Tak niby tym jest tym ten stojak na rowery. Czy słyszałeś o tym, że jest coś takiego jak Modern Toilet Restaurant? Modern Toilet Restaurant. Okej, czekaj, bo to jest sytuacja typu... Zgaduj kraj. Japonia. Easy. Ewentualnie Korea. Modern Toilet Restaurant. To jest sytuacja typu przecinek jest ważny. Zacznijmy od tego, że jest w Tajwanie. Ale Azja. Oni lubią blisko. Lubią kible. Jest, no. Wiesz co, może to chodzi o to, że ich kible wyglądają jak dziura w podłodze. Tak jakby rekompensują. W sensie jakby, nie, że to jest, nie, że to miało być obraźliwe, tylko jakby serio, tam jest inny, tam się jakby kuca tak, nad tak, dziurą. Tak. Tak. Znaczy, jakby tam nie ma, znaczy są, ale też są inne. W Europie się mniej widzi czegoś takiego. Znaczy, no teraz... Są toalety typu ice muszla klozetowa. Jeden z plusów globalizacji. Sedes. Tak. Ale są jakby takie toalety, które polegają na tym, że się kuca nad nimi po prostu. No tak, znaczy, żeby skorzystać. Wiesz, na wsi też niestety takie były. No tak, ale to ja nie mówię, że to jest... Nie, tylko mówię, że tak, że to jest koncept, który funkcjonuje tak. I tak się lepiej sra? Podobno tak. Bo jesteś w lepszej pozycji. Co jest super zabawne, że są specjalnie sprzedawane takie... Podstawki. Pod nogi. To jest jak taki fotelik, tylko że dla dorosłego człowieka do srania. Tak. Hej, musiało się to pojawić. Tak. Jakby jesteśmy po godzinie, ale jest, ten jest, temat musiał się pojawić. Witajcie. Wiesz co, czekaj, waszym chwilę ten... Naczelnym... W podcaście o gównie. Mówiłeś o kiblach, mówiłeś o Azji. I od razu przypomniało mi się, że dzisiaj, jak przeglądałem sobie jeszcze na Wikipedii tam moje zapisane zakładki, widziałem Światową Organizację Toaletową. Okej. Okay. Czy jest WTO. Organizacja Międzynarodowa Non-Profit. Powstała w roku 2001 w Singapurze. Okej. Okay. Podczas trwania międzynarodowej konferencji poświęconej problemom sanitaryzacji. Okej, to akurat jest poważne. I teraz mam jedno pytanie. Czy to było tak, że to było planowane, że ona będzie powstanie oficjalne? Czy oni wszyscy tak się zebrali? Ej, lubię. Na tym świecie jest problem. Oni tak, w sumie lubię toalety. I zaczęli myśleć, o fuck, niektórzy nie mają toalety. Kurde, trzeba. Wiesz, które to jest zdjęcie? Ten typek. Damn, I just found out about racism. This shit sucks. I tam wszyscy po prostu tak... No. Więc do Singapuru bogaci ludzie się zjechali i tak, wow, się dowiedziałem, że... No. O, właśnie mi umarł telefon. Do Singapuru przybyło ponad 200 delegatów z Azji, Europy i Ameryki Północnej, reprezentujących 17 narodowych organizacji toaletowych. Wow. Kurwa, żeby ich nie obrazić nigdy, nie? Tak jak kierowców. Tak. Organizacja toaletowa. Organizacja toaletowa brzmi jak jakaś mafia. Nigdy nie wiesz, komu podpadać. Że wiesz, no tutaj tam Yakuza, no to jakaś tam... Na 100% jest na tych 17 jakby, wiesz. Jest, ma jakieś... Na 100%. Na pewno. Come on, z taką nazwą. Organizacja toaletowa. Na konferencję wybrano nieprzypadkowo Singapur, który znany jest z bezkompromisowej troski w stosunku do czystości toalet i miejsc publicznych. Znaczy, w ogóle... Datę zwołania... Nie, chciałem strasznie uogólnić, więc w sumie nie ogólnie. Nieważne.
datę zwołania konferencji powołania do życia WTO postanowiono obchodzić jako Światowy Dzień Toalet. World Toilet Day. 16 listopada. Data, którą zapiszcie sobie. Zapiszcie sobie. Zapiszcie sobie. My nie zapiszemy, my zapomnimy o tym, więc zapiszcie sobie. Wstępne ustalenia co do powołania WTO przyjęto na międzynarodowej konferencji poświęconej problemom toalet, która odbyła się w roku 98 w Japonii. Jezu. Znaczy to brzmi tak. To oni pracowali po prostu od tamtego czasu. To właśnie wtedy był zalążek tego, że oni tak, kurde, trzeba coś zrobić. I potem... Jakby ktoś jakoś nie zrozumiał i założył restaurację. Wpisz sobie, bo mi umarł telefon. Jasne już. Modern Toilet Restaurant. Modern Toilet Restaurant. W sumie jak zobaczysz zdjęcia, to już będziesz wiedział, ale polecam artykuł na Wikipedii. Dobra. Znaczy jeszcze szybko z tego. Z ten, bo chciałem, czym się zajmują? Główne cele i zadania. W sensie WTO? Tak, WTO. No to pewnie, żeby na przykład ludzie nie umierali na choroby przez brud. Tak. I w sumie tak, właśnie akumulowanie zasobów wiedzy oraz wspieranie i rozwój badań, kultury, użytkowników, estetyki, funkcjonalności wzornictwa w celu poprawy zdrowia w ogólności. No. I bardzo mi się po prostu podoba zdjęcie, które jest po prostu ktoś wręcza toaletę. Wiesz, jadą gdzieś do jakiegoś oddalonego zakątka na ziemi i po prostu... Wiesz, jakby taki po prostu ten Azjata, wiesz, ubrany tak odświętnie, w chuj w garnitur i tak dalej. Wiesz, za nim oczywiście stoi, wiesz, rząd innych. Tak, no to 17, tak, wiesz, tak. Reprezentant każdego z nich. I on stoi z tym kiblem i wręcza go, wiesz. Osobie, która nie ma w ogóle w domu, wiesz, kanalizacji ani nic. Wiesz, jadą na tą ostatnią wyspę, gdzie jest ta jedna, gdzie jest to jedno plemię, które nie miało kontaktu z cywilizacją i psują wszystko, wręczając toaletę. O Jezu. No była historia tego gościa, co chciał przeżyć chrześcijanizm na tej wyspie. I oni chyba go zabili. Zabili go, no. Tak. Więc kolejna próba. We bring the toilets. Bring the toilets now. Dwa największe wynalazki cywilizacji ludzkiej. Tam, gdzie chrześcijaństwo nie zadziałało, na pewno zadziała toaleta. Więc masz tutaj po prostu podpis zdjęcia. Do takiej standardowej ubikacji nie ma dostępu około 40% ludzi na świecie. Pojebane to jest. No. I zdjęcie. Najbardziej toaleta na świecie. O nie! Jest szary papier! Tak. Jest szary papier. To zdjęcie jest zrobione w Polsce po prostu. Tak, jest najbardziej classic sedes. To jest, idziesz do szkoły. Tak. Że łamiesz swoją zasadę niechodzenia do szkoły, bo kurwa już nie wytrzymasz. Masz te płytki takie, że widać, że wiesz, że z promocji, bo było tanie po prostu takie wyłożyć. I masz ten szary papier stojący na górze, znaczy, tego. Masz ten papier, na który patrzysz i się nie zastanawiasz, czy nie lepiej będzie ręką, bo przynajmniej nic ci nie zostanie jakby na dupie. Masz ten papier. Że patrzysz na ten papier tak... Masz ten widzisz papier. Swoją dłoń po masz drugiej ten papier, stronie. Rolujesz i składasz na 6 znaczy, razy. Bierzesz tą rolkę całą. No. I używasz całej. Pamiętasz jak pogromcy mitów. Nie da się złożyć kartki 8 razy. Nie byłeś w polskiej toalecie, gościu. Ej, sorry, nie widziałeś szarego papieru toaletowego w szkole w polskiej. No, dobra, więc... Obrzydliwie się zrobiło. To, więc kocham światową organizację toaletową. Cieszę się, że szerzą taką radosną myśl. Modern Toilet Restaurant. Tak. Wchodzę na Wikipedię. Tak. Teraz usłyszeliśmy o rzeczach ważnych. Mm. Teraz usłyszymy o ważniejszych. A unique toilet themed restaurant chain. Tak. Sieciowa. With 3 branches in Taiwan. Czyli mają 3 lokale. Tak. Ciekawe, czy to franczyza. Czy można na przykład w Polsce. Część po prostu nagle w Polsce się pojawia. Jeśli dobrze. Wiesz co, musisz tam przyjść, wiesz. Zakopaniamy te tych 17 innych gości. We care about toilets. Okej. Chciałbym założyć restaurację. Więc jest modern toilet i właśnie patrzę... Okej, więc opiszę, co widzę. Jest stół, który jest umywalką, na której została położona taka deska. Deska. Są dwie dziewczyny, które siedzą przy tym stole. Mhm. Siedzą one na kiblach. Tak, nie ma krzeseł. Znaczy nie ma krzesłami są toalety. Tak, zamknięte są, jakby co. Są zamknięte, na klapach siedzą. No. Chociaż... Nie wiadomo, czy są funkcje... Ej, cześć, jakby były funkcjonalne. Hej, nie muszę nigdzie iść. Mogę tu zostać na zawsze. I kocham konsumować. Jedzą coś w takich dużych, ceramicznych miskach w kształcie... Toalety. Toalety, oczywiście. Tak. To jest fajne, bo na przykład masz tam...
Ja czasem żartuję, że jak sobie gotuję, to na przykład jak curry zrobię, no nie? No to nie jest to najbardziej instagramable danie. Robisz zdjęcie i tak... To idzie na prywatne konto. Nie wyślę tego nawet nikomu chyba, w sensie nawet nie pokażę, co jem. Na wszelki wypadek, nikomu. Nawet jakimś bliskim znajomym nie pokażę. Znaczy, nie, że ja to robię często, ale jak czasem coś ugotuję, to mówię, hey, I cooked something nice. Ale jak robię curry, tak... Cześć, nie wiem. Wygląda jak... Robisz to zdjęcie taki, tak po różnymi kątami, tak... Nawet nie, jak dziś. W Lightroomie tego nie wyciągniesz. Nie ma opcji. Znaczy, im bardziej widać, co jest na tym talerzu, tym jest gorzej, tym się robi gorzej. Jakby tym bardziej ten talerz przypomina jakiś... Nie wiem, nieważne. I potem dołączasz do tego właśnie taki oto... Patrzę na ten... Taką oto ceramikę. I no, mnie urzekły te miski, kible. Właśnie chciałbym też, bo w description jest więcej, co jeszcze się tam znajduje. The checkered tile covered walls are adorned with shower heads. Okej, czyli jest łazienkowy ogólnie. Łazienkowy, tak, więc ten. While plungers hang from the ceiling along with feces shaped lights. Tak. Kubki są też motywem, który jest tam. Lampki, kubki. Jest też tam takie zdjęcie, jak gdzieś w grafice wejdziesz, że ktoś dostał właśnie taką jakby tackę, na której jest ta miseczka toaleta, w której jest jedzenie i obok jest plastikowa kupa. O Boże, tak. I się zastanawiam, co, czym jest. Jakby, co tam jest. Słuchaj. Więc jest dalej operowany. Jest. The chairs are actual toilets, not operable. Jak coś. I teraz tak, ja chciałbym po prostu powiedzieć. Jest tak, więc masz, jak normalne artykuły Wikipedii masz podzielone na różne te. Jest tak, description, history, dining, defecation incident. Cała kategoria defecation incident. No, rozwiń. Jest jeden czy kilka? Jest jeden, dwa zdania. Okay. Ale jest cała kategoria. In May of... Jakby wiesz, oni wiedzą, że to jest nieuniknione rzecz. Byli gotowi na to. In May of 2018... Oni mieli gotową notkę prasową, tak jak śmierć królowej Elżbiety. No to bardzo ważne, żeby to wyszło jak najszybciej. Jakby. A confused customer defecated in the non-functional toilet sitting at the southern Hong Kong location, causing the restaurant to be evacuated and closed for 2 weeks. Znaczy oni mają pierdolca na punkcie akurat sanitarnym, więc nie dziwię się, że aż 2 tygodnie była zamknięta. Dobrze, bardzo. Ale ciekawi mnie, czy 2 tygodnie była zamknięta na zasadzie bardzo szorujemy, czy była taka... Nie. Ten odstęp czasowy będzie dobry dla wszystkich. 2 tygodnie tam po prostu wszedł taki team w hazmatach i po prostu otwierali każdy z tych kiblów. O nie, szukali. Szukali więcej. Widziałeś film Hard Locker? Wszedł jak saper taki. I tymi takimi szczypczykami tak. Na patyku otwierał każdy i sprawdzał. I ma tak, u boku ma pas i tak z jednej strony ma rolkę tych woreczków na kupę dla psa. Taką, wiesz, na karabinczyku. A przy drugiej taką plastikową do kuwetki łopatkę. I tak chodzi z tym i tak właśnie tym otwiera po kolei każdy z tych. Ma butle na plecach ze żwirkiem dla kota pod ciśnieniem. Przysypuje. Jak znajduje na przykład, wiesz, gdy znajduje numer 1, to tak to jak i ten, to zbiera. Jak strażacy, jakby jest wypadek samochodowy, to taki proszek sypią, który nie wiem, co robi, ale no, chyba chodzi o to, że po prostu się nie zapali coś, co wyciekło z samochodu. No, na przykład olej, nie? Na przykład olej. Na przykład olej. Lub też jakieś, nie wiem. No, cokolwiek się pali z samochodu. Samochód jakby ma w sobie dużo palących się rzeczy. Ogólnie samochód jak działa, to się pali trochę w pewnym sensie. Tak. Więc jakby to jest pojebane. Samochód jest trochę jak ta lampa. No właśnie. No, masz te 10% mózgu cały czas. No. I... O nie. Czekaj. Ja dzisiaj widziałem, że ktoś... Jakiś wpis... O nie. Z jakiegoś sklepu meblowego z Polski. O nie. Że... Poszukiwany jest mężczyzna, który zrobił incydent
w typu... Pamiętasz, jak żartowaliśmy, że Tomasz Karolak poszedł? Właśnie chciałem powiedzieć, że myślałem, że ten taksja z basenem Karolakowi starczy. Well, ćwiczy do nowej roli. Jesus, ale no. Ale zastanawia mnie, czy to ktoś był taki, że myślał, że to działa. Że jakby po prostu... No, bo poszedł confused, więc może pijany. Poszedł do... Wyobraź sobie, że jesteś pijany i nie rozpoznajesz, że to jest knajpa. I myślisz, że to jest po prostu toaleta miejska. Nie, może by to... Wchodzisz tak... Zazwyczaj są jakieś kabiny, ale okej. Okay. Wszyscy tak siedzą, jeszcze jedzą, przychodzą. No wiesz, piątek wieczór. Ludzie jedzą w różnych miejscach i różne masz, rzeczy. Masz kiedyś przekonać, że zajrzysz na plażę nudystów, jakby nie boję się wyzwać. Wiesz, kończy, wstaje. Próbuję spuścić, klika, żeby spuścić wodę. Rozgląda się jeszcze raz. Patrzy na te małe toaletki na stołach. Patrzy. Nie no. Patrzy na to kary. Nie no, łazienka. Próbuję spuścić. I ten, wiesz, ten przycisk tak wpada po prostu do środka, że nawet nie ma oporu. O mój Boże. Tak. Ale nie wiem, czego się spodziewali. Jakby to konkluzja naturalna musiała być. No to jest... Sorry. Wow, prosili się. Prosili się. Games. Prosili się. Mam pomysł. Zróbmy knajpę i ustawmy wszędzie... Ustawmy wszędzie kible. Zróbmy knajpę, którym głównym motywem jest defakacja do kibla. Kibla. I postawmy wszędzie kible. Ej, ale myślisz, że jest tak, że jak wchodzisz do tej restauracji i jakby ten cały obraz dochodzi do twojego mózgu podświadomy, to masz takie, a mi się chce sikać. Nie, ale w momencie, gdy moje pytanie to... Czy jest łazienka w tej restauracji? I jak wygląda ta łazienka? Wchodzisz i tam... Obrus. Świece. Kwiaty. Zwykłe krzesło. Tak, wow. Men's gotta do what he gotta do.